Witam Cię bardzo serdecznie, z tej strony Konrad Książak z kanału Konrad Książak Giełda Pieniądze. Inwestycje dzisiaj jak zwykle zajmiemy się dwiema spółkami, dwie spółki, które pojawiały się też w komentarzach. Raczej małe, jedna około 100 milionów kapitalizacji, druga około 60, nawet niecałe 60 milionów. Zaczniemy od tej w okolicach 100 milionów kapitalizacji. No i ta, problem tutaj jest taki, że ta kapitalizacja, czyli ta cena akcji jest mniej więcej taka sama od Kilku ostatnich lat. Mowa tutaj o spółce IMS. IMS, która zajmuje się marketingiem sensorycznym. Czyli kiedy wchodzimy do jakiegokolwiek sklepu, bardzo często tam gra jakaś muzyka, i na przykład, między innymi, właśnie tym IMS się chociażby, chociażby zajmuje. W Polsce problemem jest to, że bardzo często ta muzyka, grająca chociażby w marketach, ona jest darmowa. W Europie Zachodniej jest to troszeczkę inaczej. IMS tutaj próbuje jakoś dotrzeć do, do tych klientów, tak, żeby jednak zmienili tę muzykę na taką, którą. Którą znamy z radia, z, z, z telewizji, jakichś kanałów muzycznych i IMS na tym mógłby, mógłby zarabiać. Oczywiście to nie jest tak, że tutaj mówimy tylko o, o słuchu, no bo to są też chociażby taki system Aroma, gdzie, gdzie tutaj mowa o chociażby o węchu, o wzroku, także tutaj no, ogólnie mówiąc, marketing sensoryczny. Odnośnie EMS-u też warto wspomnieć o takim ich projekcie, który. No, oni uważają, że to bardzo mocno da im zarobić w przyszłości. Oczywiście no, z tego typu projektami jest ten, jest ten problem, że, że na ten moment to nie jest tak, że to jest jakaś taka absolutnie główna ich działalność. Mowa tutaj o Closer Music, czyli tutaj biorąc pod uwagę biorąc pod uwagę spółkę, no coś, co w ich mniemaniu ma im dać naprawdę bardzo, bardzo dobre wyniki w kolejnych, w, w kolejnych latach. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. W każdym razie nawet z tej podstawowej działalności oni w tym, momencie, w tym momencie zarabiają. 100 milionów kapitalizacji, 105 milionów dokładnie. No jak zobaczymy, ostatnie te 3 lata, więc cały czas mniej więcej jesteśmy po te 3, 3 zł. Tak naprawdę jak cofniemy się jeszcze mocniej na to ostatnie 5 lat, no to nie licząc oczywiście jakoś dołku covidowego, wtedy kiedy wszyscy spadali, no to cały czas te okolice 3 zł tutaj są. Można powiedzieć, że jakoś spółka nie dała zarobić pod względem ceny Akcji, patrząc na taki długoterminowy trend, z drugiej strony jest tam dywidenda, i to jest myślę, że coś dosyć istotnego, że jest tutaj dywidenda nieprzerwanie od 2012 roku. Zauważmy, że nie ma takiego jedno, jednego trendu, to znaczy nie ma tak, że za każdym razem ta dywidenda jest trochę rosnąca, jak chociażby na przykład w ASECO, czy, czy chociażby w DELKO. No, DELKO mniejsza spółka, to może bardziej, bardziej takie można zrobić porównanie. Jest tutaj dosyć różnie, chociaż ostatnio 21 groszy, jedna z najwyższych dywidendów. Jakie ogólnie została wypłacona w, w spółce? I ta stopa dywidendy zazwyczaj jest w okolicach 5, 6, 7. Procent, więc no, można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat ta stopa dywidendy, nawet powiedzmy, że, że dobre, ty absolutnie się do tego, do tego nie czapiam. No, patrząc na same wyniki finansowe, no to tutaj też jest troszeczkę problem, no bo my patrzymy na to, że przychody rosną i to fajnie rosną, i teraz myślę, że nic dziwnego nie ma w tym, że w 2020 bardzo mocno spadły te przychody. No, ze względu na to, że ich model biznesowy jakby jest oparty o działające różnego rodzaju placówki. Tam oni oferują, swoje usługi. na no, skoro 2020 mieliśmy te lockdowny, 2021 też, no to to były dla nich cięższe czasy, ale przychody dzisiaj już wróciły do tych najlepszych poziomów, nawet można powiedzieć, że to no, prawdopodobnie ten 2023 rok będzie najlepszy w historii spółki pod względem przychodów. Jeżeli zobaczymy sobie na zysk netto, no to zauważmy, że mimo tego, że w ten 2020 był słaby, to jednak spółka pokazała zysk. 3 miliony, 3 miliony złotych, złotych zysku. Ten zysk operacyjny był na poziomie około 4,5 miliona, dużo niż. Niższy niż rok wcześniej, czy dwa lata wcześniej, to od razu widać, ale widać też, że już odbudowujemy się odnośnie tego zysku operacyjnego. No z tym, że spółka dosyć dużo inwestuje w samo Closer Music, chyba, włożyli już około 14 milionów. I tutaj no, spółka uważa, że bardziej jakby o samej firmie mówi nam wskaźnik EBITDY. I teraz no problem jakby jest taki, że wielu inwestorów w Polsce źle patrzy na EBITDE. Przyznam, że ja też nie do końca pozytywnie patrzę na EBITDE, bo jednak wolę ten taki najbardziej oczyszczony zysk czyli zysk netto, to no z drugiej jednak strony rzeczywiście, jeżeli jest jakakolwiek jest spółka, która mocno inwestuje, no to czasem ta EBITDA no, bardziej mówi nam o sytuacji finansowej spółki, chociażby taka trochę bardziej znana firma Cloud Technologies, która też mówi właśnie, że tam EBITDA jest istotna, no bo na przykład oni kupują jakieś aktywa, które amortyzują, typu, typu na przykład bazę danych, no i muszą to amortyzować, ale tak naprawdę, no tutaj czy ta amortyzacja jakby mówi nam dokładnie to samo co w spółce produkcyjnej, która ma swoje maszyny, które rzeczywiście musi je wymienić co parę lat? No nie powiedziałbym. Także w spółkach chociażby technologicznych myślę, że spółkę IMS można zaliczyć po części do tych spółek technologicznych. No na tej samej zasadzie raczej finanse tutaj ja patrzę. No to, no to myślę, że rzeczywiście ta EBITDA może mieć znaczenie i to dosyć, dosyć istotne znaczenie, ale nie patrzę tak zero-jedynkowo, że EBITDA jest tutaj w przy tym przypadku dobra, a zysk netto zły, absolutnie nie. Jeżeli mamy do czynienia ze spółką dywidendową, no to tutaj chcemy też patrzeć na ten, na ten zysk netto, chociażby też ja lubię patrzeć jak EBITDA chociażby przekłada się na przepływy pieniężne, na samo generowanie gotówki i tutaj absolutnie do niczego nie mogę się przyczepić, jeżeli chodzi o IMS, no bo naprawdę... W Fajnie to, fajnie to w tym momencie wygląda. Patrząc. Na samą spółkę, oni już mają wyniki za pierwsze półrocze 2023 roku, no i widzimy, że ta EBITDA rośnie o 25% rok do roku, a wyrównana EBITDA o 30% tutaj wyrównana odnośnie kosztu opcyjnych programów motywacyjnych. No i odnośnie tego programu motywacyjnego, ja ogólnie też nie jestem jakimś przeciwnikiem tych programów motywacyjnych. Wiele osób trochę zarzuca w spółce ten program motywacyjny, ale nawet jeżeli ktoś zarzuca, no to pamiętajmy o tym, że oni w tym momencie mają, rozliczają ten program motywacyjny, w drugim półroczu też z tego, co że będą to rozliczali, ale już od 24 tego programu motywacyjnego nie będzie. Więc, jakby od 24 roku te wyniki polepszą się właśnie o ten program motywacyjny. Więc to też nie jest jakiś temat na najbliższe kilka lat, tylko tak naprawdę najbliższe dwa kwartały. A później już tego programu motywacyjnego w rozliczeniu tutaj nie będzie. Więc też te wyniki finansowe powinny urosnąć właśnie o koszt tego, tego programu programu motywacyjnego. A widzimy, że jest to. Kilka milionów, a 1,3 miliona w tym. Pierwszym półroczu to, 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 to było. No i jeżeli chodzi o wyniki finansowe, ogólnie one są na plusie. Czy patrzymy na zysk operacyjny, czy na EBITDA, czy też na, na ten zysk, zysk netto, chociaż EBITDA szybciej rośnie od chociażby zysku, zysku netto. Patrząc na same rentowności, też warto zauważyć, że o ile w tym momencie wiele spółek ma problem z tą rentownością, no jednak patrząc na jakieś właśnie firmy produkcyjne, gdzie są te podwyżki, jeżeli chodzi o ceny surowców, ceny energii, morski i tak dalej i tak dalej, no IMS-u to raczej nie dotyka, ich model działalności jest zupełnie inny, dzięki temu ta rentowność się utrzymuje, nawet trochę zwiększyła i to jest jakby kolejny plus, bo rentowność EBITDA, zauważmy, 32%, gdzie wcześniej to było 31,6%, jeżeli popatrzymy na wyrównaną EBITDA, no to też tu jest 38,7%, wcześniej było 36,9%, więc wygląda to, wygląda to o wiele o wiele lepiej, ale z kolei, jeżeli znowu zobaczymy na ten zysk sam netto, no to rentowność netto jednak lekko spadła, więc tutaj jest takie pytanie, na co my, na co my patrzymy. Oczywiście tutaj spółka, jak mówię, oczyszcza te wyniki o ten program motywacyjny. No, od 2024 roku już tego nie będzie musiała, musiała robić, więc, więc tutaj będzie sytuacja całkiem, całkiem jasna. No i patrząc na ich, jakby podział tych przychodów, abonamenty audio i wideo to jest zdecydowanie najważniejsza, najważniejsza część. Usługi reklamowe audio i wideo też istotna część. Reszta nie chcę powiedzieć, że pomijalna, ale rzeczywiście nie jakaś taka, bardzo, nie jakaś taka bardzo, bardzo istotna. No i wzrost procentowy w tym pierwszym półroczu 23 jest we wszystkich segmentach. To jest też myślę dla mnie bardzo istotne. Że nie ma takiego jakiegoś jednego segmentu, który ciągnąłby te wyniki, tylko wszędzie mamy sukcesywny ten, sukcesywny ten wzrost. Mowa, mówiąc tutaj o tych takich najważniejszych segmentach, tak? No bo niektóre segmenty mogą mocno rosnąć, ale nie są one na razie jakoś takie istotne w przypadku samej, w przypadku samej spółki. No i to jest też myślę, że istotne. Lokalizacje abonamentowe grupy IMS one cały czas, cały czas rosną, czyli po prostu coraz, w coraz większej liczbie placówek IMS może oferować swoje, swoje usługi. To jest na pewno plus, chociaż tutaj trzeba przyznać do tego. Do tego też dzisiaj dojdziemy, że do tej pory mocno zwiększali się w tym segmencie ekonomicznym, przez co e, samo jakby jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o spółkę, zresztą możemy tutaj sobie to tak na szybko zobaczyć. Średni miesięczny przychód na lokalizację spadał i to bardzo mocno spadał. Średni przychód na lokalizację abonamentową audio i wideo, czyli to najistotniejsze, ten taki niebieski wskaźnik. Zauważmy, 2014 to był 163 zł, teraz to już jest 76 w 2022 roku, więc mocno rozwijali się w tym segmencie ekonomicznym, no i a nie, a nie w tym segmencie premium no i to jest jednak jeden z takich zarzutów do, do, do spółki, czy to będzie kontynuowane i czy ta jakby liczba lokalizacji dalej będzie się mocno zwiększała, ale kosztem tego, że na lokalizację po prostu zarabiamy, zarabiamy mniej. Ciężko, ciężko tutaj powiedzieć, jak to będzie w przyszłości, w każdym razie, no to jest myślę, że taki chyba najpoważniejszy zarzut, jeżeli chodzi o spółkę, że w ostatnich latach jednak właśnie w tym kierunku się rozwijaliśmy, że zarabialiśmy coraz mniej z jednej z jednej lokalizacji, no ale ogólne wyniki finansowe jakby Potwierdzają, że jest to druga, która daje nam lepsze wyniki finansowe z roku na rok, no bo widzieliśmy, że te, te wyniki finansowe są, są tutaj coraz, coraz lepsze. No i patrząc na to, co się działo w tym 22 i 23 roku, no to należy pamiętać o dosyć, no jednej takiej myślę, że bardzo istotnej rzeczy: Problemach z ZXem. Oni od 2020 roku mieli problemy ze zax tak? No bo skoro oni puszczają te. Tutaj jakby są w tym segmencie chociażby muzyki, tak? no mówiliśmy, że to jest też segment audio, w dużej mierze to jest właśnie segment audio, no to jeżeli chodzi o Zaiks, muszą mieć jakieś, jakieś relacje. Okazało się, że Zaiks stwierdził, że nie będzie im, nie będzie im wypłacał pieniędzy. No i był problem. Od, tutaj, od 2020 roku tak naprawdę był, był problem. I rozliczenie większości okresu 2022 ujęte jest w przychodach i zyskach wykazanych w pierwszym półroczu 2023 roku. Doszli do porozumienia. Rozliczenie z zx jest, jest już na ich kontach Część. Część też będzie rozliczona w drugim półroczu 2023 roku. Rozliczenie za 24. rok i kolejne będzie wyglądało analogicznie jak w 2023 w 23 roku. I zresztą oni o tym mówili, o tym, że... Mm, Tutaj jeżeli, chodzi o, jeżeli chodzi o spółkę na, na czacie inwestorskim, właśnie mówili o tym, że z ZX doszli do porozumienia, o ile jakieś inne różnego rodzaju tego typu organizacje, no bo ZX nie jest jedyną, no to jesteśmy właściwie pewni, biorąc pod uwagę dwa z trzech tych organizacji, nam płacą, że będziemy też uzyskiwać pieniądze ze 100 art, to też jest taka inna organizacja, co do ścieżki cza, czas niedługo pokaże. I tutaj chciałem się na chwilkę zatrzymać, bo odnośnie właśnie tej, tej, tej informacji, tego tej informacji o, o tym Zaiksie, no to chciałbym, żeby to nie było tak, znaczy, żeby ludzie tego źle nie zrozumieli. Bo na czacie też się pojawiały takie mm, zarzuty i tutaj. Odnośnie tego czatu inwestorskiego, ja zachęcam wszystkich do przeczytania tego całego czatu na stronie Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych. On jest, on jest dostępny. Z tym, że odnośnie tego czatu są takie, jak czytałem opinie o tym czacie, są takie skrajne wersje. To znaczy, bardzo często inwestorzy mówią, że zarząd był niemiły na tym czacie, tak odpowiadał w bardzo arogancki sposób. I tutaj jednak muszę przyznać, że ja bardziej. Idę za spółką, to znaczy ja uważam, że ten czat wcale nie był arogancki, tylko jeżeli spółka słyszy piąty raz z rzędu to samo pytanie. Pytanie z postawioną tezą, które teza jest błędna, no to rozumiem, że mogą odpisać w nie do końca taki ultraprofesjonalny sposób. Ja jakby nie odbieram tego w zupełnie, zupełnie negatywnie. Także akurat w tym przypadku, w przypadku tego czatu, ja bardziej stoję za, za spółką. Oczywiście to nie jest tak, że wszystko mi się tam podoba, jak mówiłem już chociażby o, o tym spadającym miesięcznym przychodzie właśnie na, na lokalizację. No, ale odnośnie tego czatu tutaj wiele osób zwracało uwagę, wielu inwestorów, Zwracało uwagę, że oni nie wyłączają jakby tego zdarzenia zX, czyli tego, że dostali tę kasę z zX. -u. No bo wiele osób uważa, że zaraz, zaraz to jest zdarzenie jednorazowe ale spółka wyjaśnia, że to nie do końca jest zdarzenie jednorazowe. No bo czym jest zdarzenie jednorazowe? Coś to się zdaje raz i już później nie ma żadnego wpływu na kolejne wyniki finansowe. Chociażby spółka Ferro, z tego co pamiętam, w tamtym roku albo półtora roku temu dostała zwrot podatku z dochodowego, chyba tam ponad 30 milionów, i po prostu w jednym kwartale wykazali to, a już na kolejne kwartały to w żaden sposób nie, nie wpływało. To tutaj sytuacja jednak jest trochę inna, bo to będzie wpływało na kolejne kwartały. Po pierwsze, ze względu na to, że nie jest wszystko, rozliczone, ale po drugie i to jest myślę, że dużo bardziej istotne, że jeżeli chodzi o tę sprawę z, z, z sprawę z z to oni w tym momencie będą otrzymywali od zaiksu normalnie już pieniądze. Co prawda w tym momencie mamy tutaj te pieniądze skumulowane za lata 2020-2022, ale z drugiej strony oni cały czas się rozwijają w przypadku Closer Music, bo to o to tutaj głównie chodzi i dzięki temu z roku na rok na te pieniądze jakby będą, będą wyższe. Więc to nie możemy rozumieć tego jako taki typowy łanow, który był i już w kolejnym kwartale on nie będzie miał żadnego znaczenia. Będzie miał w kolejnych kwartałach znaczenie ze względu na to, że to rozliczamy, ale oprócz tego ta jakby to porozumienie spowodowało dodatkowy strumień pieniędzy za X, którego wcześniej nie było. Więc tutaj też w ten sposób na, na to należy, należy patrzeć. No tutaj kilkakrotnie było właśnie o to pytanie i ja odnośnie tego, że zarząd tak nie do końca profesjonalnie na to odpowiadał, jak mówię, ja nie, nie widzę nie widzę jakby żadnych problemów. No w momencie, kiedy właśnie 3, 4 czy 5 razy otrzymywali to samo, to samo pytanie nawet tutaj nawet tutaj było chyba jedna, jedna wypowiedź odnośnie, odnośnie właśnie tego tego ZAX u tutaj inwestor napisał, że wynik z ZX w drugim kwartale jest jednorazowy, bo dotyczy lat 2022, dlatego lepiej z niego oczyszczać wynik. Zarząd napisał Bzdura, przepraszamy, ale nie jesteśmy w stanie inaczej zareagować. Proszę przeczytać ze zrozumieniem raport bieżący-majowy dotyczący zx oraz raport półroczny. No i rzeczywiście, właśnie tam jest tam jest to troszeczkę opisane. Wcześniej też właśnie właśnie było opisane na tym czacie inwestorskim. Także wiele inwestorów zarzuciło spółce, że kontaktują się nie tak, jak na spółkę 100 milionową przystało. Ja jak mówię, ja bardziej, no dużo luźniej jakby podchodzę do tego tematu i jestem w stanie w 100% zrozumieć to, że, że w ten sposób im odpisują, jeżeli piąty, szósty, piętnasty raz słyszą dokładnie to samo pytanie, pytanie z tezą, bo to też jest troszeczkę inna, inna sytuacja. Także odnośnie tego za X ja absolutnie, że nie oczyszczają tego wyniku tak całkowicie, ja osobiście jakby nie widzę tutaj większych, większych problemów. Gdybym miał jakieś problemy wymieniać to właśnie to, o czym mówiłem wcześniej, to że z jednej strony podwyższają tę liczbę punktów, z drugiej strony ten średni przychód na punkt spada i na to bym tutaj zdecydowanie zwracał 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 uwagę. Closer Music zresztą cały czas się bardzo mocno rozwija, no bo w okresach ostatnich 12 miesięcy, lipiec 22, czerwiec 23 wyprodukowane zostało przez Closer Music 2400 utworów muzycznych, na koniec pierwszego półrocza Closer Music posiada blisko 5200 wysokiej jakości utworów na dzień zatwierdzenia raportu to jest 5500, no więc tutaj też coraz, coraz coraz więcej będzie jest tych pieniędzy właśnie z Closer Music też będzie prawdopodobnie cały czas więcej tych pieniędzy z, z, closer, z Closer Music, to jeszcze raz powtórzę, że myślę, że warto przeczytać ten cały czat, bo kilka interesujących e, spraw tutaj no zostało wyjaśnionych odnośnie, właśnie, e, odnośnie, właśnie spółki e, IMS. E, patrząc na to, co się w tym momencie dzieje, no to z Closer Music się rozwijają, to znaczy podpisali list intencyjny, i teraz ważne, e, i to była informacja z lipca. Ja zawsze mówię o tym, że list intencyjny. Tak naprawdę dla mnie nie jest żadną istotną informacją. List intencyjny można bardzo łatwo, bardzo łatwo zerwać. No ale we wrześniu tutaj nabyli podmiot w Stanach Zjednoczonych. Chodzi tutaj o Closer, tutaj że spółka zależna od emitenta World of Music ASI. To jest, to jest jak mówiłem, spółka, spółka w 100% zależna od, od, od IMS-u. Nabyła, znaczy podpisała umowę ze spółką Closer Music Corporation w Stanach Zjednoczonych, umowę inwestycyjną. Nabyła tam zdecydowaną większość, większość akcji. I też jedna, jedna dosyć istotna sprawa, poprzez tę spółkę Closer Music Corporation sprzedaż licencji muzycznych realizowana będzie na rynku amerykańskim. Więc, więc tutaj no dosyć mocno się zamierzają rozwijać właśnie na tym rynku. Zresztą, sama grupa na czacie też to potwierdziła, że jeżeli chodzi o ten 23 rok będzie świetny, a 24. myślimy, że będzie już totalnie pozytywnym zaskoczeniem dla wszystkich dla wszystkich niedowiarków, między, też, między innymi też dlatego, że. Że, że kampania ogólnoświatowa właśnie odnośnie Closer Music ruszy w czwartym kwartale 2023 roku. Czyli no tutaj chcą mocno jakby inwestować właśnie w ten między innymi rynek, rynek, Afryka, rynek amerykański, więc to im też powinno, powinno dodać do wyników, ale w przyszłych dopiero, dopiero kwartałach. No w każdym razie, gdybym miał się czegoś czepić, to najbardziej to, że ten średni miesięczny przychód na lokalizację lokalizację spada, chociaż na czacie też o tym właśnie, yy, właśnie yy, mówili bo pytanie było odnośnie przyrostu w 2023 roku, przyrost 2-3 tysięcy punktów, czy większość to są ekonomiczne. Oni powiedzieli, że nie, dużo lokalizacji Aroma oraz część Audio to lokalizacje premium, więc no może coś się zmieni. I tutaj ja też patrzę trochę na prawdopodobność zarządu, to znaczy jeżeli rzeczywiście tak jest, że jest duże premium, dużo lokalizacji premium, no to ta statystyka powinna się zacząć zmieniać, to dosyć mocno zmieniać. W Aromie się już zaczęła troszeczkę zmieniać. Zobacz zobaczymy czy tak będzie też w audio i, i wideo. Jeżeli nie, no to ta wiarygodność zarządu jest trochę, trochę nadszarpnięta. Zresztą tutaj też wiele osób uważało, że uważało, że, że ta wiarygodność też jest troszeczkę nadszarpnięta ze względu na to, że oni tutaj utworzyli tę spółkę. No część w Stanach Zjednoczonych i, i napisali, że że, że spółka Closer Music Corporation utworzona w 2021 roku, z siedzibą w Nowym Jorku, w Stanach Zjednoczonych, której akcjonariuszami są menedżerowie z międzynarodowym doświadczeniem odnoszący sukcesy na wielu płaszczyznach biznesu. Jeszcze mogli napisać, że ci menedżerowie są piękni, przystojni i w ogóle idealni. No, jest to bardzo mocne, bardzo mocne lanie, lanie wody. Tutaj wiele osób jakby zarzuca spółce to, że jeżeli chodzi właśnie o, właśnie o tę spółkę Closer Music Corporation, o te, no to ostatnie, ostatnie nabycia podmiotu ze Stanów, ze Stanów Zjednoczonych, no to też. Ludzie z zarządu też trochę na tym no, pozytywnie wyszli, tak bym, to, tak bym to bezpiecznie określił. W każdym razie, jak mówię, moje największe zarzuty to jest właśnie to, to, jest właśnie to że, że, że oni jakby ten średni miesięczny przychód spada. Mm, też no, ten zysk netto jakoś nie rośnie tak bardzo mocno, oczywiście wracamy do tych wyników finansowych jak z, jak, jak z najlepszych lat, z tym, że tutaj dosyć mocno patrzymy na chociażby EBITDA no i będziemy patrzeć na to, czy closer music rzeczywiście będzie się, będzie się rozwijało. Co do tej wyceny. No to trzeba przyznać, że spółka nie jest jakoś strasznie drogo wyceniana, jeszcze patrząc na to, że Closer Music może odnieść sukces, tak? No bo nawet gdyby closer music w tym momencie nie było, no to oni powtarzalne przychody mają. Więc, więc tutaj jakby to, to nie jest tak, że, że jeżeli nie wiem, ten projekt Closer Music. Y Upadnie albo coś się z nim stanie, to nagle IMS przestanie zarabiać. Absolutnie, absolutnie nie. Te wyniki finansowe są, są stałe. Kasa z zx też teraz, teraz będzie. No więc jakby będę patrzył, czy rzeczywiście to, co powiedzieli na czacie, jest prawdą. Czyli, czy rzeczywiście będzie więcej lokalizacji premium, czyli ten średni przychód na lokalizację będzie rósł w następnych kwartałach. Na to na pewno będę. E, zwraca, zwraca uwagę, no i przede wszystkim na ten rozwój Closer, e, closer Music, czy rzeczywiście on będzie e, tak mocny, jak tutaj spółka zapowiada, z tego co kojarzę, no już od chyba półtora roku oni tak zapowiadałem ten mocny rozwój Closer Music, rozwija się to, to wszystko, zobaczymy czy w tym 24 to przyspieszy, spółka mówi jasno, że 23 to będą dobre wyniki, a w 24 nawet wszystkich niedowiarków tutaj, oni tak chyba, e, chyba tak określili to, jeszcze raz tutaj zobaczę. E, jeżeli chodzi o 24, pamiętajmy, że tam nie będzie, nie będzie tych kosztów programu motywacyjnego, więc, więc to poprawi te wyniki. No i tak, zarząd mówi, że rok 23 będzie świetny. 24 to myślimy, że będzie już totalnie pozytywne zaskoczenie dla wszystkich niedowierków. No więc bardzo łatwo w najbliższych kwartałach będzie można sprawdzić wiarygodność zarządu, czy rzeczywiście, rzeczywiście mówią, mówią prawdę. A drugą spółką, o której chciałem powiedzieć, jest spółka Harper. No i Harper jest spółką, która zajmuje się chemią, myślę, że tak to można określić, bardziej higieną, tak? Tutaj biorąc pod uwagę ich produkty, no to są płatki, chusteczki do demakijażu, patyczki higieniczne, chusteczki do, do higieny intymnej chociażby. No, i myślę, że nikogo nie zdziwi, jeżeli zobaczymy sobie ten wykres i popatrzymy, że w 2020 roku przepotężne wzrosty, tak jak wszystkie spółki zajmujące się chemią, higieną, tego typu, tego typu rzeczami, więc no, raczej mnie to, mnie to nie dziwi. W tym momencie no, my mamy oczywiście, później mieliśmy mocne spadki, ale ostatnio e, wzrosty. Zauważmy, że patrząc na Patrząc na samą spółkę, 54 miliony kapitalizacji to jest bardzo mało, no ale ostatnio z 5,30 w tym momencie na 8,50, nawet były tam okolice 9, 9 zł. Patrząc na te wyniki finansowe. Możemy zobaczyć, że, że mamy już wyniki no, za pierwszy kwartał roku obrotowego, ale ich rok obrotowy kończy się w marcu, czyli do czerwca mamy te wyniki. No i zauważmy, że w ostatnich latach to trochę zaczęło rosnąć pod względem przychodowym, pod względem zysku netto, jak sobie zobaczymy, to kwartalnie to widzimy, że ten ostatni kwartał to jest prawie 10 milionów złotych zysku netto 9,5 miliona złotych zysku operacyjnego jest dużo lepiej rok do, dużo lepiej rok do, rok do roku. No Jeżeli chodzi o samą spółkę, to tam też były takie dosyć specyficzne, specyficzne sprawy. Możemy tutaj sobie zobaczyć, że spółka była po 530. Później mocny wystrzał do 7,30, później nawet po 9 zł. Było, i wtedy też ich główny akcjonariusz zamierza ogłosić wezwanie na ponad 2 miliony akcji po 5,25. Na zamknięciu sesji kurs wynosił 7,36. Oni chcieli to skupić po 5,25. Jest to dosyć dziwne, tak bym to, tak bym to określił. Wracając do samych wyników finansowych, one są po prostu po prostu dobre. Zauważmy, że ten zysk brutto na sprzedaży dużo lepszy, bo tak, mamy dużo lepsze przychody rok do, rok do roku, a koszty praktycznie sprzedaży na tym samym poziomie, tam 2 miliony, no nawet niecałe 2 miliony więcej. No i to spowodowało te lepsze lepsze wyniki finansowe. Także tu nie mówimy o jakimś takim zdarzeniu jednorazowym. No, dlaczego te wyniki były aż tak dużo, dużo lepsze rok do roku? No też pewnie ze względu na ceny surowców, no bo chociażby e, różnego rodzaju tworzywa sztuczne rok do roku, zauważmy, minus 30%, minus 40%. I tutaj to jest istotna sprawa, no bo e, spółka Harper podniosła swoje ceny, a tu się okazuje, że ich koszt jednak lekko zaczął, zaczął spadać. Patrząc na ceny bawełny, one też nie są już tak aż tak wysokie, więc tutaj też warto zwrócić uwagę, że no podwyżki są stałe, to znaczy raczej, raczej oni nie zamierzają obniżać cen swoich produktów, a koszty im trochę spadły. Więc pytanie, czy to nie jest tak, że w kolejnych kwartałach też te wyniki raczej powinny być, raczej powinny być dobre. Tak, tak może się wydawać. No, chociaż pytanie, jak to będzie, jeżeli chodzi o popyt, no bo jeżeli będzie mniejszy popyt, to no, to oczywiście będzie też ta mniejsza marża. Chociaż te artykuły higieniczne, oni no nie sądzę, żeby ten popyt był aż jakoś tak strasznie, strasznie zmniejszony. No patrząc na ich sprzedaż, no to około połowa to jest sprzedaż w kraju, a około połowa to jest sprzedaż, sprzedaż eksportowa. Jeżeli zobaczymy największych klientów, to są ogólnie kraje Europy Środkowo-Wschodniej, środkowo, -środkowo a tak poszczególne, poszczególne kraje, zauważmy Kazachstan, bardzo mocne wzrosty. W Chinach są teraz, rok temu, rok temu tutaj ich, ich nie było, a w tym, roku, w tym roku są. Tutaj też jest dosyć specyficzna. Specyficzna sytuacja, jeżeli chodzi o spółkę Harper, bo zmieniałem rok obrotowy, także tutaj się proszę nie dziwić, jeżeli będzie. To, to jest raport za piąty kwartał tego roku roku obrotowego. W każdym razie, patrząc na całą spółkę, tam jest jeszcze jeden znak zapytania, tak bym to, tak bym to określił. No, otóż w Harperze Harper precyzuje informacje o swoim akcjonariacie, zapowiada zmiany, które w nim wkrótce nastąpią, no bo. Harper, zarejestrowana w, spółce, w Warszawie spółka, jest kontrolowana przez obywatela Federacji Rosyjskiej, którzy dysponują na 66% akcji, tutaj ta mowa właśnie o, o Icotton. No i tutaj jeżeli chodzi o spółkę, według danych, to iKoton ma dwóch wspólników, łącznie posiadają 100% udziałów, to jest, i oni mają być obywatelami, Federacji, federacji Rosyjskiej. Harper z kolei powiedział, że Aikoton należy do obywatela Kazachstanu, który pełni funkcję przewodniczącego rady nadzorczej, Harper oraz Dmitrija Renewa, obywatela Rosji, który jedynie efektywnie opłacił 2% akcji Aikoton, podczas gdy przysługuje mu pozostałe 38% 38% akcji. No, i tutaj mówiłem o tym, że ten Rosjanin, który był członkiem Rady Nadzorczej, planował inwestycję w spółkę I Koton, Jednak w ubiegłym tygodniu zrezygnował z zasiadania w organach Harper nie potwierdził finalizacji inwestycji w spółkę iKoton. Więc ten drugi wspólnik planuje odkupienie od Dymitra tych 2% posiadanych przez niego akcji, dzięki czemu przedsiębiorca z Kazachstanu stanie się jedynym udziałowcem. Jedynym udziałowcem iCot. I w każdym razie, no, są takie były to informacje, informacje dosyć, dosyć istotne tutaj w 2022 roku, także to był taki, to był taki no, dosyć duży znak zapytania. Patrząc na to, co się dzieje w tym momencie, wyniki finansowe raczej dobre. No, i patrząc na te spadki cen, raczej dalej powinny być dosyć dobre. Zaskoczyła mnie, przyznam, że ta wysoka marża, bo ja myślałem jednak, że. No ten jakby spowolnienie gospodarcze spowoduje też to, że ta marża nie będzie aż tak wysoka, no bo jeżeli jest niższe zapotrzebowanie, niższa powinna być marża. Z drugiej jednak strony widzimy właśnie, że jeżeli chodzi o Harper, no to na ich produkty raczej dalej jest to zapotrzebowanie, a obniżka kosztów przy wcześniejszej podwyżce, podwyżce cen produktów spowodowała właśnie te lepsze, lepsze wyniki finansowe. No możliwe, że, że te dobre wyniki finansowe pozostaną w kolejnych... Kwartałach. I to wszystko, co chciałem dzisiaj powiedzieć. Dzięki bardzo, standardowo samych zysków. Cześć!